Cześć! Aktualizacje BIOS potrafią wnieść naprawdę dużo zmian w naszych komputerach. Co to za zmiany? Czy są one naprawdę tak bardzo ważne dla naszych komputerów? Po co jest ten BIOS? Za co on odpowiada? Jeśli chcecie znać odpowiedzi na te pytania, to koniecznie musicie obejrzeć właśnie ten odcinek. Zapraszam! Zacznijmy od początku. Czym jest BIOS? BIOS, czyli Basic Input Output System, to podstawowy system wejścia-wyjścia. Po włączeniu komputera BIOS przejmuje kontrolę, rozpoczynając autotest, następnie przekazuje kontrolę do systemu operacyjnego. BIOS to oprogramowanie systemowe niskiego poziomu. Dzisiejsze komputery są wyposażone w oprogramowanie układowe UEFI, zamiast tradycyjnego BIOS-u, ale to samo dotyczy UEFI. Jest to oprogramowanie systemowe niskiego poziomu o podobnej roli. W przeciwieństwie do systemu operacyjnego, który jest przechowywany na dysku twardym, BIOS komputera jest przechowywany na chipie na płycie głównej. Jeśli zbudowałeś od podstaw swój własny komputer, aktualizacja BIOS pochodzi od dostawcy płyty głównej. Co prawda aktualizacje systemu BIOS nie są dużymi aktualizacjami oprogramowania, ale poprawiają one wydajność naszych komputerów. Zazwyczaj naprawiają błędy sprzętu, dodają obsługę nowego modelu procesora. Okej, a w takim razie jeśli mój komputer działa poprawnie i nie sprawia żadnych problemów, to mimo wszystko warto aktualizować BIOS? Tak, mimo iż możesz nie zauważyć różnicy między nową wersją BIOS a starą. W niektórych przypadkach aktualizacja może nawet uratować Cię przed spaleniem mostka, a bez niej możesz również doświadczyć mnóstwa błędów. Najczęściej, gdy występują jakieś błędy, wystarczy sprawdzić dziennik zmian systemu BIOS na stronie producenta. Możesz je naprawić, aktualizując właśnie system BIOS. Niektórzy producenci płyt głównych dodają obsługę nowych procesorów w aktualizacjach właśnie BIOS. Jeśli chcesz uaktualnić procesor komputera do nowszego procesora, takiego, który nie został jeszcze wydany w momencie zakupu Twojej płyty głównej, może być właśnie konieczna aktualizacja BIOS. Warto zatem sprawdzać, czy producent naszych płyt głównych nie wydał jakiejś aktualizacji, która nie tylko pomoże nam uniknąć przykrych usterek naszego komputera, ale też przyspieszyć go. Tak więc nie tylko aktualizacje systemowe czy aktualizacje sterowników do naszych np. kart graficznych usprawniają nasz komputer. BIOS również to potrafi. A czy Wy regularnie sprawdzacie, czy są aktualizacje Waszego BIOS-u? Czy raczej traktujecie ten temat po macoszemu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. Klikajcie też koniecznie dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.